Szereg działań mających na celu promocję turystycznych walorów województwa podlaskiego zapowiedział podczas środowej konferencji prasowej minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Ustanowienie na powrót strefy buforowej wzdłuż granicy z Białorusią i obawy przed wizytą w obszarze tzw. przesmyku suwalskiego sprawiają, że jeden z najpiękniejszych regionów kraju nie jest licznie odwiedzany przez turystów. Podlasie w tym roku różni się od Podlasia, jakie znamy w okresie wakacyjnym, jest mniej turystów. I jest swego rodzaju, i apeluję o to, pewnym patriotycznym obowiązkiem wszystkich nas, mieszkańców innych regionów Polski, wesprzeć branżę turystyczną, przedsiębiorców na Podlasiu, a jednocześnie w sposób naprawdę bezpieczny i bardzo przyjemny cieszyć się urokami tej ziemi. Akcje będziemy prowadzili wszelkimi dostępnymi metodami z wszystkimi chętnymi partnerami. Będziemy gościli tutaj telewizje śniadaniowe, wszystkich telewizji bez wyjątków, wszystkie są zaproszone. Będziemy tutaj gotowali, będziemy udzielali porad w telewizjach śniadaniowych, telewizje będą to oczywiście robić, będziemy robić transmisje pogody, relacje pogodowe z Podlasia po to, żeby przekonać wszystkich, że nie tylko jest tutaj pięknie, o czym właściwie wszyscy przecież wiedzą, ale że jest tutaj bezpiecznie. Społeczność Podlasia zasługuje na to, żebyśmy wszyscy jako całe społeczeństwo w tych trudnych dla nich chwilach ich wsparli. W spotkaniu z szefem resortu turystyki uczestniczyła również Olimpia Pabian, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Jesteśmy szczęściarzami jako Polacy. Mamy przepiękną Puszczę Białowieską w swoich granicach. Mamy Białowieski Park Narodowy w swoich granicach. Jest to absolutnie miejsce do fantastycznego odpoczynku, do aktywnego również odpoczynku, do podziwiania tej przepięknej, dzikiej przyrody. Z całego serca zapraszam, żebyście Państwo tu przyjeżdżali. Naprawdę mamy fenomenalną przyrodę i przyjeżdżajcie, podziwiajcie, odpoczywajcie, uczcie się od tej przyrody, bo naprawdę warto. Na spotkaniu zabrakło, niestety, przedstawiciela Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jakiegokolwiek przedstawiciela Suwalszczyzny, która wprawdzie należy do województwa podlaskiego, ale Podlasiem ani historycznie, ani geograficznie, ani kulturowo nie jest. Tymczasem równie mocno ucierpiała tutaj branża turystyczna, o czym miejscowe samorządy wręcz trąbią, gdzie mogą. Jedyną osobą, która zaledwie napomknęła o naszym subregionie, był poseł Krzysztof Truskolaski. Mam nadzieję, że już niedługo Białowieża stanie się letnią stolicą turystyczną Polski. Zróbmy wszystko, żebyśmy właśnie tutaj, do Białowieży, ale również do Hajnówki, do Siemiatycz, do Drohiczyna, do Mielnika, do Augustowa, do Suwałk, Do Puńska, do Supraśla, ale też do naszej stolicy województwa Białegostoku przyjechali i tutaj miło spędzili czas. Tak jak pan minister mówił, jesteśmy gościnni, jesteśmy otwarci i naprawdę tutaj jest bardzo bezpiecznie. Widzicie, jaka piękna przyroda nas otacza. W Białowieży, w województwie podlaskim można wypocząć, więc rezerwujcie Państwo agroturystyki, pensjonaty, hotele, aby przyjechać tutaj, dobrze zjeść, dobrze odpocząć, dobrze się wyspać, ale też pooddychać tym świeżym powietrzem. Jeszcze raz dziękuję panu ministrowi za to, że ponad 1 000 000 zł przeznaczane jest na promocję naszego pięknego regionu. Program rusza już dzisiaj. Przeznaczyliśmy 1 100 000 zł. Jak trzeba będzie, przeznaczymy więcej. Wierzę, że przyniesie to skutki, że przekonamy Polaków, że warto tu po prostu przyjechać, bo jest bezpiecznie. Walory Suwalszczyzny są nie do przecenienia. Każdy, kto odwiedził tę ziemię, zostawia tutaj kawałek serca, zabierając ze sobą do domu jedne z najpiękniejszych obrazów, jakie stworzyła natura. Zabiera też wspomnienie niezwykłej gościnności mieszkańców, doznań kulinarnych, smak niezwykłej przestrzeni, wolności i obcowania z potęgą natury.